tym roku jestem jednym z czterech liderów akcji Helpers Generation, którą organizujemy na Uniwersytecie Opolskim. Wciągnęliśmy w to jeszcze Politechnikę Opolską i WSB. Akcja będzie się rozpoczynać od poniedziałku, od 4 kwietnia, od godziny 10 do godziny 18 przez cały tydzień. Akcja zatacza coraz większe kręgi w środowisku akademickim. Tak, w tym roku postanowiliśmy, że ze względu na to, że jest nas czwórka liderów, poszerzymy nasze działania o właśnie te trzy uczelnie. Będziemy mieli codziennie po około 15 stanowisk. W poprzednich edycjach maksymalnie otwieraliśmy 4-5 stanowisk dziennie, więc to będzie duża różnica. Zarejestrować się będzie mógł każdy, kto osiągnął 18 rok życia. Do 50 roku życia można się zarejestrować, do 55 albo do 60 będzie się zarejestrowany w bazie potencjalnych dawców szpiku. Jeżeli ktoś miałby ochotę poza zarejestrowaniem się wziąć udział jako wolontariusz, można się do nas jeszcze zgłosić poprzez stronę na Facebooku bądź w wiadomościach prywatnych. Wolontariuszem będzie mógł zostać każdy, kto ukończył 16 rok życia. Jest coraz więcej pożytku z tej akcji, coraz więcej świadomości, jak ważne są te akcje związane z oddawaniem szpiku kostnego. Myślę, że tak. Coraz więcej zarejestrujemy ludzi z roku na rok, coraz więcej chętnych jest, coraz mniej pytań o różnego rodzaju mity związane z oddawaniem szpiku, czy z samą możliwością oddania szpiku, ponieważ od długiego czasu krążyły takie mity, na przykład jak to, że osoba z tatuażem nie może oddać szpiku, co nie jest prawdą, może bez problemu oddawać. No ale jednak ograniczenia pewne są i o tym też warto powiedzieć. Tak, przy każdym stanowisku mamy wykaz chorób, które dysklasyfikują do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. Jest to dosyć długa lista i każdy osobiście będzie mógł podejść, dowiedzieć się, czy jeżeli na coś choruje, to może wziąć udział w takiej akcji, czy może się zarejestrować. W zeszłym roku głównie akcją zajmowała się Katarzyna Klimczyk z Olą Anczyk, więc dokładnie nie pamiętam liczby. Było około na pewno 300 osób zarejestrowanych. Wtedy było to tylko na terenie Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku mamy wszystkie wydziały Uniwersytetu Opolskiego plus część wydziałów z Politechniki Opolskiej. To jest między innymi na łączniku, na Wydziale Wychowania Fizycznego i na Wydziale Elektrotechniki. Do tego jeszcze postanowiliśmy otworzyć jeden punkt na WSB, ponieważ WSB nigdy nie miało swojej akcji, więc tam może być sporo chętnych. Żeby się zarejestrować, nie trzeba mieć przy sobie niczego. Formularz, który mamy na miejscu, trzeba wypełnić. Pobieramy wymaz pałeczkami z wewnętrznej strony policzka. Z doświadczenia poniedziałek, czyli pierwszy dzień akcji, jest dniem, w którym ludzie często przychodzą, dopytują. To jest taki dzień, w którym właściwie najwięcej informacji przekazujemy. Później około wtorku, środy ludzie się faktycznie rejestrują, bo już mają ten czas na przemyślenia.